Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj mam dla Was przepis na sałatkę makaronową gyros. Jest smaczna, syta i szybko się ją robi. Zapraszam więc na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. Jedną dużą pierś z kurczaka pokroiłam na mniejsze kawałki i przyprawiłam dwiema łyżkami przyprawą do gyrosa. Mięso z przyprawami wymieszałam i odstawiłam do lodówki na jakieś pół godziny. Po tym czasie mięso przełożyłam na rozgrzany olej i smażyłam około 7 minut. Do dużej miski wsypałam 300 g ugotowanego w osolonej wodzie makaron. Do makaronu wrzucam usmażone mięso razem z tym tłuszczykiem, na którym mięso się smażyło. Dodaję pokrojoną kolorową paprykę konserwową, ogórka korniszonego oraz całą puszkę kukurydzy. Na koniec dodaję majonez oraz ketchup. Całość wymieszałam i sałatka gotowa. Sosy dajcie sobie wedle uznania, tak jak lubicie. Ja oczywiście rozpiszę Wam wszystkie składniki pod filmem. Ja do sałatki nie daję żadnych przypraw, a jeśli lubicie sałatkę bardziej na ostro, dodajcie sobie cebulę, pieprz lub użyjcie przyprawy do gyrosa na ostro. Sałatka makaronowa jest świetna na każdą imprezę lub na święta. Możecie ją również zabrać do pracy. Życzę Wam smacznego i pozdrawiam Was.